Najtańsze gry znajdziesz na stronie neba.com, link w opisie. W Wiedźminie 4 znowu zobaczymy Geralta z Rivi. Znowu? No niestety, znowu. Ale czemu niestety, no zaraz Wam wyjaśnię. 21 marca 2022 roku, czyli jakieś 2,5 roku temu, Wiedźmin 4 został zapowiedziany. Do tego czasu to była tylko zapowiedź czegoś, co nadejdzie z naprawdę zerową ilością informacji. Ale od tego czasu minęło już 28 miesięcy, a większość zespołu CD Projekt Red pracuje już nad nowym Wiedźminem. Właściwie to prawie cały zespół. Czas więc nie tylko porozmawiać nad czym konkretnie pracują, ale też co znajdziemy w Wiedźminie 4. Czas przekazać Wam wszystko, co wiemy i przypuszczamy o najnowszym Wiedźminie. A zanim to zrobimy, strona eneba.com jest sponsorem mojego kanału, więc chciałbym Wam przekazać tylko, że znajdziecie na tej stronie giga tańsze gry niż normalnie. Są sponsorami kanału, bo to jedna z nielicznych firm, która nigdy mnie nie zawiodła, a sam od lat kupuję tam gry. I oszczędzam naprawdę sporo na nich siana, bo to strona, na której możesz kupić właśnie klucze do gier, na przykład na Steama czy na inne platformy, używając przy tym dowolnej metody płatności. A zaczniemy sobie dzisiaj od samego początku, czyli od pytania czym w ogóle będzie Wiedźmin 4. Wiedźmin 4 będzie otwartą grą RPG, dokładnie taką samą jaką był Wiedźmin 3. Nie będzie ona jednak takich 3 stworzona na autorskim silniku Red Engine, który został użyty przy tworzeniu Wiedźmina 2, 3 czy Cyberpunka. A Wiedźmin 4 zostanie stworzony na silniku Unreal Engine 5, który prezentuje się w opiniach wielu naprawdę świetnie. Taka sama jest też moja opinia, że ten silnik prezentuje się wyśmienicie, szczególnie jeżeli chodzi o grafikę, ale nieraz przekonaliśmy się, że turbo realistyczna grafika to nie jest zawsze coś, co gracze chcą. Przykładem tego może być gra Anthem, która, mimo świetnej grafiki, okazała się ogromną wtopą dla sporej ilości osób. A z kolei przykładem gry, która miała grafikę słabą, ale za to wygląda Miał duszę, była niedoskonała, ale przy tym naprawdę unikalna. Gra Life is Strange, która przecież, mimo bardzo nierealistycznej grafiki, przedstawiała nam bardzo życiowe i realistyczne historie. I tak podbiła serca większości graczy, którzy kiedykolwiek zagrali w tę grę. Pamiętam, że z 5 lat temu nagrywałem serię z tej gry i płakałem jak dziecko. Kilka dni nie mogą się pozbierać po tej grze. Sam Levi Strange został również stworzony na Unreal Engine 3, więc pokazuje to, że istnieje szansa na stworzenie czegoś naprawdę unikalnego na tym silniku. Tak samo unikalnego klimatu gry, który wcześniej dostarczał nam Red Engine. Jak natomiast sama gra będzie wyglądać nie mamy zielonego pojęcia i na jaki styl grafiki zdecydowali się Redzi, ponieważ nie mamy żadnych screenów z tej gry i naprawdę szczątkowe informacje. Mam nadzieję tylko, że nie przesadzam z realizmem, a postawię na unikalny klimat. Co prawdopodobnie się wydarzy, patrząc po ich poprzednich produkcjach i po tym, że raczej nie zamierzają oni iść w trendy z zachodu. Unreal Engine 5 to nie tylko wybór doskonały ze względów graficznych, chociaż zapewne pozwoli im on wejść na wyższy poziom grafiki, ale jest jeszcze kilka naprawdę dobrych powodów. Dlaczego właśnie ten silnik? Myślę, że takim pierwszym podstawowym powodem jest to, że każdy zna Unreal Engine 5 i jest to jeden z najpopularniejszych silników na świecie. Nie tylko do tworzenia gier, ale jest to również potężne środowisko do tworzenia animacji i grafik. Każdy animator, każdy hobbysta i każdy profesjonalista zna ten program. Ty znasz, twój kumpel zna, nawet twoja babcia zna. W takim układzie, kiedy zatrudnia się pracownika na stanowisko w firmie, nie trzeba go szkolić i uczyć zupełnie nowego silnika przez kilka miesięcy. Wystarczy, że tak naprawdę da mu się komputer, no i jazda. Można w ten sposób nie tylko zaoszczędzić całkiem sporo pieniędzy, ale również na bieżąco zatrudniać nowych pracowników, gdy gra wymaga ich większej ilości. Drugim z pewnością ważnym powodem, dlaczego Unreal Engine 5 jest to, że nie muszą oni na bieżąco przy tym silniku pracować i go upgradeować, tak jak musieli to robić. Pracując przy poprzednich produkcjach. Za każdym razem, gdy przy okazji przykładowo Cyberpunk'a chcieli oni wprowadzić do gry jakąś nową funkcję czy jakąś nową mechanikę, nie tylko musieli wprowadzić ją w grze, ale przede wszystkim w swoim silniku do gry. Co nie tylko znacznie przedłużało proces tworzenia gry, ale też znacznie zwiększało koszty produkcji. A trzeci powód, dlaczego sam Unreal Engine 5 jest dobrym wyborem, to błędy i ich zdecydowanie mniejsza ilość na właśnie tym silniku. Unreal Engine 5 to jeden z najpopularniejszych programów do tworzenia gier i przez to jest to też jeden z najmniej pobugowanych silników do tworzenia gier, bo błędy zgłaszane są na bieżąco i naprawiane przez ogromną społeczność użytkowników, ułatwia to im i przyspiesza zdecydowanie pracę nad Wiedźminem 4. Szybkość. Jestem szybki. W Wiedźminie 4 nie zagramy też jak to miało miejsce w Wiedźminie 1, w Wiedźminie 2 czy w Wiedźminie 3 Geraltem z Rivi, ale to nie znaczy, że się tam nie pojawi. Przejmiemy kontrolę nad nową postacią albo i nawet będziemy mogli stworzyć swoją, co uważam, że jest dość wątpliwe. Szczególnie, że gry Wiedźmin mają swój klimat i wątpię, że nie dostaniemy w tej grze predefiniowanego bohatera, tylko będziemy musieli go wymyśleć sobie sami, tak jak mieliśmy okazję to zrobić w Cyberpunku. Cyberpunk był zupełnie inną grą o świecie możliwości, zmian czy wszczepów. Wiedźmin zawsze opowiadał i opowiadać prawdopodobnie będzie zupełnie inną historię niż te, co zobaczyliśmy w ostatniej grze CDPR. Natomiast, tak jak już powiedziałem na samym początku, spotkamy znowu Geralta z Rivi. Nie będzie o on jednak głównym bohaterem, o czym poinformował nas, dał Kockul, czyli aktor głosowy wcielający się w Geralta z Rivii w anglojęzycznej wersji gier Wiedźmin. W polskiej wersji jest to oczywiście Jacek Rozenek. Przekazał nam tę informację mówiąc takie słowa: Witcher 4 has been announced. Um, I can't say anything about it. What we know is that Geralt will be part of the game. We just don't know how much and the game won't focus on Geralt, so it's um, it's not about him this time. No. Akurat nie wiedzieliśmy. Be fired. Ale jak to mówią, zdarza się najlepszym. A ja zdecydowanie jestem fanem takich plotek. Nie tylko dobrze one robią samej grze, bo zaczyna się o niej mówić, ale także dają mały wgląd w to, jak ta gra potencjalnie będzie wyglądać głodnym wiedzy fanom. Z tych słów i jak sami zresztą mogliście usłyszeć, możemy dowiedzieć się, że spotkamy w Wiedźminie 4 Geralta z Rivii, no i że nie będzie on odgrywać głównej roli. Co prawda, to że Geralt z Rivii nie będzie już bohaterem Wiedźmina 4, dobrze wiedzieliśmy od samego początku, ale to, że będziemy mogli go tam spotkać, o tym pojęcie już nie mieliśmy i jest to naprawdę bardzo ciekawe. Osobiście mam nadzieję, że spotkamy go tylko na chwilę, gdzieś na początku, może w jakichś scenkach, a nie będzie to drugo czy nawet trzecioplanowa postać. Trylogia gier Geralta miała się zakończyć i osobiście nie uważam, że to dobry pomysł przywracać go tak na stałe do kolejnych produkcji. Szczególnie, że ciężko mi się wydaje będzie połączyć wszystkie decyzje, które podjęliśmy w poprzednich Wiedźminach, tak by jego kwestie dialogowe po prostu się zgadzały w nowym Wiedźminie. Same zakończenia Wiedźmina 3 będzie ciężko zintegrować do Wiedźmina 4, tak by miały sens, a przynajmniej tak mi się wydaje. Chociaż CD Projekt Red już nie raz pokazało, że potrafi to zrobić w naprawdę kreatywny sposób. Tak samo jak w przypadku oryginalnej trylogii Wiedźmina, również Wiedźmin Polaris ma być ostatecznie trylogią. Oczywiście, jeżeli ludzie polubią nową grę, a wyniki sprzedażowe będą się zgadzać. Jeżeli tak będzie, dostaniemy zupełnie nową trylogię Wiedźmina. Ale pozostaje pytanie, gdzie w tym Wiedźminie pójdziemy? Do jakiej krainy? Ciężko jest tu realnie coś powiedzieć, bo z jednej strony na grafice ujawniającej Wiedźmina Polaris, twórcy umieścili śnieg, co może sugerować górzyste rejony Mahakamu, czy góry Smocze, czy jakiekolwiek inne pasmo górskie. Z drugiej strony gra, tak jak Wiedźmin 3, nigdy nie ograniczała się do jednej lokalizacji. Nawet w Wiedźminie 1 byliśmy w Kermoren i w kilku lokalizacjach w Temeri. A Wiedźmin 1 wyszedł 17 lat temu. Do tego czasu został również wydany Wiedźmin 2, który zabrał nas do zamku Lawalet. Flot sam w Bergen czy Mun Młyn, znowu zna to powiedział. No i oczywiście Wiedźmin 3, który zabrał nas na Ziemię Niczyje: do Kermoren, do Oksemfurtu, na Skellige czy do Tussom. Nie sądzę zatem, że trafimy do jednego miejsca w tej grze. Szczególnie, że to gra AAA RPG. A co do tego śniegu i tego medalionu, mam bardzo ciekawą teorię, bo przypomina on mi coś. Ale żeby Wam troszeczkę o tym powiedzieć, wpierw zacznijmy od tego. Kim zagramy w ogóle w Wiedźminie 4? Kto będzie głównym bohaterem? Geralt, Eskel, Cory, kurwa Batman. Widzicie, na ten temat powstało naprawdę sporo teorii, i jedna z tych teorii mówi, że w Widźmini 4 zagramy Ciri, i zgadzam się z tą teorią, po części. Jakieś półtora roku temu z okazji 20 urodzin firmy CD Projekt Red zrobili oni urodzinowego streama, a na tamtejszym streamie został wspomniany pewien jeszcze nieodkryty sekret. Sekret ten, jak powiedział jeden z pracowników, jest na krzywuchowych moczarach. Jest związany z kluczową postacią i jest kluczowy. Dla fabuły. Tym tropem udali się fani Wiedźmina, aż jeden z nich nie odkrył czegoś bardzo ciekawego. W Wiedźminie 3 mamy trzy zakończenia. To przez wielu uważane za najlepsze, czyli zakończenie, w którym Ciri zostaje Wiedźminką. Zakończenie przez wielu uznawane za średnie, w którym to Cirilla zostaje cesarzową Nilfgaardu. I zakończenie, w którym to Cirilla ginie próbując uratować świat przed białym zimnem, a przynajmniej tak zakładano, że ona ginie. Nie tylko sama sytuacja nam o tym mówiła w tym zakończeniu, bo przecież wracamy do białego sadu, po to by odzyskać skradziony przez jedną z wiedźm medalion Ciri i potem Geralt się rozpakuje, ale też mówi nam o tym sama wiedźma. Ja nie żyje. Został zamarznięty trupek w lodowej pustce. A nawet mówi nam o tym w tym zakończeniu sam Geralt Kup dziewczynie nowy wisiorek. Z czasem przejdzie jej smutek. Nie przejdzie. Córka nie żyje. No i wiadomo, że Cirilla nie mogłaby być bohaterką Wiedźmina 4, gdyby zginęła. Tylko, że ona prawdopodobnie właśnie nie ginie. Kiedy w tym zakończeniu najgorszym przyjrzymy się dokładnie nieco bardziej Gobelinowi, który tka ostatnia z na bagnach, zobaczyć będziemy mogli, że jest to dokładnie ta sama wieża, do której weszła Ciri w zakończeniu Wiedźmina. A kiedy przypatrzymy się nieco dokładniej temu Gobelinowi, zauważymy, że z tej wieży na tym Gobelinie ucieka Jaskółka. I jak to napisali twórcy Wiedźmina na Twitterze, że to wszystko teraz trzeba dobrze zinterpretować, by zrozumieć o co dokładnie chodzi. I chyba definitywnie potwierdzamy. Stwierdza nam to teorię, że Ciri zdecydowanie przeżywa te zakończenie. A jeżeli wam mało dowodów, to wraz z aktualizacją Next Gen, która wyszła do Wiedźmina, twórcy dodali nam nie dość, że Gobelin w lepszej jakości, to w dodatku dodali go do kadru zakończenia. Po co to zmieniać, jak nie po to, by przekazać komuś informację, jakąś wiadomość, a CD Projekt Red ma to w zwyczaju. Zatem jak na moje, w Wiedźminie 4 zobaczymy również Ciri. Może nie zagramy nią i może nie będzie ona główną bohaterką, ale to może właśnie ona stworzyła nową szkołę Rysia, którą to zobaczymy w Wiedźminie. W minie 4, a zimno wcale nie oznacza gór Mahakamu czy innych zimnych rejonów, a białe zimno, z którym to Cili przecież miała walczyć, to po to ona właśnie wyruszyła do tego całego Torgwalchca. A skoro już wspomniałem o nowej szkole, tak, chociaż nie wiemy jak oficjalnie będzie się nazywać ta Wiedźmińska szkoła, wiemy, że takową nową szkołę dostaniemy i wiemy, że wiedźmini tej szkoły będą nosić medaliony głowy Rysia. Jest to ryś, co potwierdził Robert Malinowski na Twitterze, który zajmuje stanowisko szefa komunikacji w CD Projekt Red. Gra też nie będzie się nazywać Wiedźmin 4 ani Wiedźmin Polaris. To zupełnie robocze nazwy, które ostatecznie na premierę zdecydowanie zostaną zmienione. Polaris to też łacińska nazwa na gwiazdę polarną. Chociaż nie mamy podane jeszcze żadnych dokładnych danych, chyba śmiało mogę powiedzieć już teraz, że Wiedźmin 4 będzie zdecydowanie największą grą w historii studia. Zarówno pod względem ambicji, pod względem zaangażowanych w pracę nad tą produkcją osób, ale również pod względem finansowym. Szczególnie jeżeli nie tylko popatrzymy sobie na sukces ich ostatnio wydanego cyberpunka, ale chyba przede wszystkim na sukces Wiedźmina 3, który dla wielu z nas okazał się jedną z najlepszych gier w historii świata. CD Projekt Red ogłosiło, że zarówno Wiedźmin 3, jak i Cyberpunk nie dostaną już też z nowych DLC. Ich gra Karciana Gwint jest praktycznie martwa i zdecydowanie nie zarabia dużej ilości pieniędzy, a zatem wszystko zostaje postawione na jedną kartę. Wiedźmin 4 gra, na którą czekają miliony i która prawdopodobnie nie wyjdzie przed 2027 rokiem i raczej co do tego możemy mieć pewność. I jest to też koniec dzisiejszego odcinka. Tyle wiemy na 2024 rok o Wiedźminie 4. Zatem nie ma co snuć teorii ani nagrywać 40-minutowego odcinka o czymś, o czym nie mamy pojęcia. Ale z pewnością dużo informacji w przyszłości o grze nam wyjdzie. A zważywszy, że to kanał głównie poświęcony serii gier Wiedźmin, to będę Was po prostu updateować raz na jakiś czas. Widzimy się za kilka dni. Do zobaczenia.